Witam wszystkich bardzo serdecznie. Poniedziałkowa odprawa. Zaczynamy. Na wstępie dajcie proszę znać, czy mnie dobrze słychać. Dzisiaj naprawdę jestem zaskoczony. Bardzo mała ilość uczestników. Mam nadzieję, że to nie za sprawą Czerwonego Księżyca. Akurat o nim dość dużo opowiadał mi Jacek. Dziś go niestety nie ma z nami. Natomiast wspominał o bardzo dużej w takich rozmowach między nami o bardzo dużej cykliczności, której między innymi jeden z ważniejszych punktów wypada na 28 września, czyli na dziś. A następny taki bodajże punkt w cykliczności w marcu 2016 roku. Stąd myślę, że jesteśmy w bardzo ciekawym czasie. Z jednej strony też widać to po rynkach, bo dziś będę zwracał Waszą uwagę na indeksy. A z drugiej strony na surowce. Te dwie grupy instrumentów są bardzo ciekawe, a waluty myślę, że tak średnio. Tak więc zaczniemy sobie od walut, a później przejdziemy sobie do pozostałych instrumentów. Proszę, dajcie znać na czacie, czy widać wykres. No w tym momencie włączam dolar indeks. Czyli na dolar indeksie mamy bardzo ciekawy tydzień, mianowicie za nami biała świeca wzrostowa. Trend momentum, jeśli zauważycie, też jest wzrostowy. Tutaj mamy, delikatnie mówiąc, dwa scenariusze. Zwróciłbym tu uwagę na tą dolną część oznaczenia. To jest fala Y korekty na fali czwartej albo się zakończyła, albo zostanie rozbudowana o jeszcze jedną podpalkę. Stąd obecnie oczekiwany byłby ruch do tej górnej linii trendu, no tego szybkiego, krótkiego trendu spadkowego, no nie mniej czteromiesięcznego. Następnie nawet więcej, bo tu jest 5, jeśli kwiecień weźmiemy, to nawet 5-6 miesięcy. Natomiast na tej linii właśnie okaże się, gdzie mamy oznaczenie X, czy rynek będzie miał siłę do kontynuacji wzrostów na fali piątej, czy jednak nastąpi zwrot w dół. Wydaje się, że tutaj jeszcze powinniśmy widzieć troszkę tych wzrostów, a następnie będziemy oceniać, czy jest siła do kontynuacji wzrostów, bo fala czwarta mogła zakończyć się na tym dołku, no albo jeżeli notowania odbiją się od górnej linii, no to wtedy zobaczymy jeszcze raz test poziomu 92. A to technika. Patrząc na pozostałe waluty, powoli jestem zdania, że ten atak na górną linię trendu może być udany i notowania wyjdą górą. Stąd polecana już ostrożność, a przynajmniej nie szarżowanie pod kątem grania na osłabienie dolara, bo może się to źle skończyć. A więc jeśli oczekujemy wzrostu na tym wykresie, czyli umocnienia dolara, to co z pozostałymi walutami? Otóż dolar jen, trend momentum tygodniowy zmienił się na wzrostowy. Stąd tutaj mamy falę piątą, która już od kilku tygodni była zapowiadana. Niemniej te warunki no już dość ładnie sprzyjają wzrostom na dolar jenie. Tutaj popatrzmy sobie na ciekawą sytuację, bo mieliśmy na wykresie dziennym dolar jena, a oczekiwanie układu ABCDE. ABCDE, czyli takiej korekty w klinie, trójkącie w ramach fali drugiej. No i natomiast po piątkowym tutaj ataku w górę, dzienny DTOSC mamy wzrostowy. Niewykluczone, że ta fala 2, ona przyjęła postać A, B, C, a tu już mamy zaczątki nowej fali wzrostowej, fali trzeciej, czyli tej fali trzeciej niebieskiej. Co w tej sytuacji zrobić? No, mamy długi ruch boczny, bo trwający praktycznie od końca sierpnia, miesięczny ruch boczny, wybicie z niego będzie tak naprawdę dość wyraźnym sygnałem do gry na wzrosty. Na konsultacjach w ramach globalnego systemu inwestowania, które są w piątki, rozmawialiśmy, to było akurat indywidualne, część osób grała na jena. Grała po tej fali A, B, C, tutaj wyraźnej jako B, pod ten wzrost.
Zalecenie było takie, żeby tutaj brać zyski z pozycji branych na wzrosty, ale z jednej jednostki. Jeżeli ktoś ma przekonanie do tego, że ruch może być kontynuowany, to tutaj powinna być pozycja druga jednostka utrzymana na wzrosty. Jeśli ktoś nie ma pozycji, to myślę, że wybicie piątkowych maksimów sobie je oznaczymy. To jest poziom 121-234. Zauważcie, że notowanie doszły ładnie do prognozowanego poziomu docelowego wyznaczonego dla tej falki CFD. No i nastąpił delikatny wzrost, spadek. Natomiast jeśli notowania ponownie wychodziłyby powyżej tej linii, no to już nie będą to nie przelewki. Ta fala D może być wtedy zanegowana i wówczas trzeba będzie rozważyć grę na wzrost po to, że fala druga skończyła się na dnie oznaczonym jako C, a tutaj mamy falę zamiast A mamy 1, zamiast B mamy 2 i ruch w górę na fali trzeciej. Bazowy scenariusz zakładałby jeszcze jedno testowanie tutaj tych minimów na fali E w 2. Natomiast ten poziom 121-234 jest pewnym ubezpieczeniem na wypadek, gdyby notowania nie chciały spadać, tak? W ślad za umacniającym się dolarem. Dobrze. Co na euro-dolarze? Tygodniowy wykres, trend momentum spadkowy. No tutaj jakby rozważamy element, czy korekta na fali czwartej została zakończona, czy ona jeszcze będzie w jakiś sposób rozbudowywana w górę. Clue jest takie, że docelowo oczekujemy zejścia na nowe minima na fali piątej. Tak? To jest zejście poniżej 1,04 w kierunku parytetu 1 do 1 na euro-dolarze. Trend momentum tygodniowy spadkowy sprzyja rysowaniu struktury jednak w dół. Tu jednak tak sprawa nie jest aż tak klarowna i oczywista. Euro wydaje mi się w tym momencie najtrudniejszą parą, z tego względu, że zarówno szczyt mógł być tutaj, jako Y, podobnie jak na indeksie dolara, tylko że odwrócony, lub zostanie on jeszcze ponowiony. Bardzo ważne będą te poziomy ostatnich minimum. Tutaj wypadają również ładne proporcje Fibo zniesień, które się pokrywają właśnie w pobliżu 1,10,87,74. A jeżeli tutaj notowania po ponownym teście, wydaje mi się, że który jest nieunikniony, obronią się na tych poziomach, no to znowu wzrośnie prawdopodobieństwo ataku w górę. Zejście poniżej tych poziomów, no to faktycznie spadek w dół. Dlaczego w ten sposób? Ponieważ tutaj mamy zakończoną falę X, jeżeli zauważycie, tak? Która miała układ czerwonego W, czerwonego X, czerwonego Y. I teraz fala Y, mamy czerwone W, obecny trzyfalowy spadek, który jest oznaczony 1 lub A, 2 lub B, 3 lub C, czyli to może być tak naprawdę ABC jako X i ponownie ruch w górę jako Y. Czerwone, dodam. Czyli całe oznaczenie W w górę czerwone, X w dół czerwone trzyfalowe i podbicie na czerwonym Y w górę. Tak więc na razie mamy tutaj dużą dwuznaczność. Wspomniałem o tym, że waluty nie są moimi preferowanymi instrumentami na najbliższy tydzień, bo jeżeli nie ma jednoznaczności, no to po co grać? Tak? No to tak trochę rzut monetą, 50% prawdopodobieństwa. No i na taki czas mamy inne instrumenty. Ale dokończmy sobie waluty, co by tu można było widzieć. Mamy falę, na wykresie akurat godziny mamy oznaczenie impulsowe, czyli to może być 1, tam mieliśmy 1 lub A, 2, tam mieliśmy na dziennym 2 lub B, tutaj jest 3 lub 3 or C. A ten spadek impulsowy nadaje charakteru kierunku spadkowego, więc mamy znowu 1, podbicie ABC na fali 2 i powinniśmy zobaczyć kontynuację w dół na 3. I to jest informacja z wykresu
godzinnego. Więc dwuznaczność bardzo mocna. Zobaczymy, co tu się będzie działo, czy to nie powstanie tutaj jakieś takie męczenie w klinie spadkowym, gdzie nagle się okaże, że ten spadek nie będzie taki mocny, jak tutaj jest zaznaczone. No, zobaczymy. Dni kolejne powinny nam przynieść rozstrzygnięcie, natomiast eurodolar zdecydowanie nie jest ciekawy. Funt, popatrzmy na funta, trend tygodniowy jeszcze wzrostowy, ale zdaje się zawracać w dół. Tutaj powinniśmy mieć rysowanie spadkowej fali 3 lub C z zejściem poniżej 1,45, czyli zasięg dość duży. Na funcie to początek rysowania tutaj impulsu, gdzie w którym mieliśmy falę pierwszą, drugą, obecnie rysowana byłaby pięciofalowa fala trzecia w nawiasie, tak? Której mam znowu falę pierwszą, drugą, aktualnie rysowany byłby spadek na fali trzeciej. Jeżeli to ma być faktycznie fala trzecia, to DTOSC tutaj w strefie wyprzedania będzie leżał, a notowania będą pokonywały niższe poziomy. Jest to trudna sytuacja, bo niewiele osób umie grać na takich wyprzedaniach. Rysowane są dywergencje, tak jak tutaj widzimy na wykresie, co może prowadzić do powstania jakichś lokalnych korekt. Czy oznaczenie tych fal jest tutaj słuszne? Tego też nie da się w 100% potwierdzić, bo rynek rozwija kolejne struktury i dopiero z czasem będziemy widzieć, jaką strukturę ostatecznie możemy oznaczyć. Clue jest takie, że jeżeli będą pojawiać się korekty wzrostowe, to one są po to, aby zawierać transakcje na spadek. Dynamika obecnie ukierunkowana jest na spadki na funcie. Natomiast na dziś nie mamy jasnej, klarownej informacji, w jaki sposób zająć pozycję na funcie. Być może w kolejnych dniach pojawi się jakaś korekta, która pozwoli wskazać poziom do tego, aby zająć pozycję. Więc kolejna waluta, na której tak naprawdę ciężko wskazać na dziś moment wejścia w pozycję. Euro do funta. Zwróciłbym uwagę tutaj na wykupienie na tygodniowym, przepraszam, oscylatorze. Jest w strefie wykupienia i zawraca w dół. Ponadto ten ruch, który tutaj jest budowany, układa nam się w strukturę 1, 2, 3, 4, 5. Zasięgi dla fali piątej na 74,51, 74,98. To są dwa zasięgi, na które bardzo mocno zwracałbym uwagę po zakończeniu tego klina. Tak? Ten klin nam się pojawił, prawdopodobieństwo jego zakończenia pojawiło nam się, jeśli dobrze pamiętam, już na wtorkowej analizie, a na środowej na pewno. Część osób wiem, że zagrała na wzrosty i tutaj podobnie jak na, znaczy to rozmawialiśmy na jenie, tak? Że ten ruch impulsowy pozwalał wziąć połowę pozycji z wybranych na wzrosty, no a drugą połowę można trzymać w oczekiwaniu rozbudowy struktury do większej postaci, właśnie być może do tych 74,48, 74,98, gdyż to może być 5 fal w fali piątej. Tego nie wiemy, stąd tak naprawdę zarządzamy podziałem pozycji na dwie części. Technicznie fala pierwsza, fala druga i powinniśmy zobaczyć ruch w górę. Rynek na tej fali piątej powinien wytracić dynamikę wzrostu, więc ta fala trzecia powinna być już krótsza od fali pierwszej, która była mocna i dość dynamiczna. Rzadko takie wzrosty kończą się takimi falkami. Raczej tutaj pewnie zobaczymy jakiś klin kończący właśnie z tym zasięgiem gdzieś 74,98 i wtedy będzie można mówić o zagraniu być może na spadek. Na razie jeszcze byłby tu potencjał do wzrostu. Być może po fali drugiej jakąś niewielką jednostką, bo to już jest zagranie na falę piątą, będzie można zagrać na wzrost. Ja zawsze powtarzam, że w falach piątych to już jest tak naprawdę bardzo dojrzały ruch, więc tutaj gra maksymalnie połowę docelowej pozycji, tak? Bo rynek może nas tutaj już oszukiwać. Więc znowu kolejny instrument, który
Być może będzie rósł, natomiast nie ma jakiegoś wielkiego potencjału, jeśli chodzi o wzrost, więc raczej szybsza gra, szybkie branie zysków. No takie są fale piątek. Trzeba zagrać, wziąć zysk, podziękować, odejść od stołu, tak, żeby za chwilę przeciwnik nie zabrał nam pieniędzy. Jeśli chodzi o dolar do złotego, no tutaj praktycznie ten sam scenariusz, co na indeksie dolara. Zresztą od bardzo dawna te indeks dolara i dolara złotych chodzą praktycznie kropka w kropkę. Więc ponownie mamy linię trendu, na którą zwracam uwagę. Podejście pod tą linię trendu i zachowanie pod tą linią trendu będzie dość kluczowe w kontekście tego, co się będzie dziać w dalszej przyszłości. Tutaj w komentarzu mamy dość ważną informację. Konsolidacja pod linią trendu będzie oznaczać zbieranie siły do ataku w górę. Czyli jeżeli zobaczymy, że rynek podchodzi pod tą linię trendu, nie chce odpadać w dół i przechodzi w ruch boczny, składa ten wskaźnik, to będzie oznaczało, że w pewnym momencie przyjdzie atak i nastąpi wybicie w górę. Wtedy pojawi nam się osłabienie złotówki. No i niestety cel, a tutaj 4 złote to jest jak najbardziej realne, 4,20 też nie powinno wtedy zdziwić. Czy od razu zostanie linia zaatakowana? Wydaje mi się, że nie. Po pierwsze, dlatego że mamy wykupienie. Tutaj ten wskaźnik trzeba schłodzić. A jeżeli pojawi się podaż, no to jeszcze zobaczymy przetestowanie tych linii. Stąd obecny czas to jest takie wyczekiwanie, co się tu stanie. Natomiast być może spotkamy się za 2 tygodnie, zobaczymy wskaźnik, a być może za tydzień. Zobaczymy wskaźnik w dolnej strefie wyprzedania, zobaczymy tu ładną konsolidację i wtedy będę mógł powiedzieć z dużą pewnością tak, atakujemy linię i będzie wybicie w górę. Dziś na to zdecydowanie za wcześnie. No, tak więc po walutach widzicie, że nie ma tutaj jakiegoś wielkiego szału, rzekłbym. I no, szybka gra. Być może trzeba się wstrzymać z pewnymi decyzjami. Ten tydzień raczej bym poświęcił na inne instrumenty, w tym indeksy i surowce. Ok, dajcie mi chwilkę. Pawle, jesteś z nami? Być może teraz mógłbyś wejść z Ameryką, a później ja bym kontynuował indeksy i surowce. Tak, jestem, witam wszystkich serdecznie. Akurat się tak składa, że mam na tapecie otworzony rynek polski, ale nie spędzę na nim dużo czasu, jak się zapewne domyślacie. Ale myślę, że też warto to robić, to znaczy warto patrzeć na rynku polskim, co się dzieje, nawet jeżeli nie robimy na nim nic, bo dokładnie tyle mniej więcej powinniśmy teraz na tym rynku robić, czyli raczej nic. Także już pokazuję ekran i tym razem będzie to na początku rynek polski i za chwilę przechodzimy do tego, co się dzieje w Stanach. Stany są oczywiście interesujące, bo w Stanach możemy otwierać krótkie pozycje. A skoro rynki spadają, no to zdecydowanie na takie pozycje powinniśmy patrzeć. Ja jeszcze tutaj wpisuję tylko 4 spółki, które właśnie chcę Wam dzisiaj pokazać, mimo tego rynku polskiego dziwnego. Ale zacznę od indeksów. Spójrzmy na indeksy. Nasza analiza w zasadzie powinna wyglądać tak, to znaczy ostatnio mówiłem o tym, że rynek spada, rysowałem poziomy pewne. Jeżeli te poziomy się nie zmieniły, czyli rynek nie przekroczył ich, nie przekroczył luk, no to ta analiza właściwie się może natychmiast skończyć, no bo my po prostu zmienimy swoje zdanie na temat rynku dopiero kiedy przekroczone zostaną właśnie te poziomy. Czyli co się stało na WIG 20, to jest ten czerwony tutaj owal, który narysowałem, no widać, co się stało. Po prostu rynek dalej spada. Nie patrzymy na ten indeks. Co się stało na WIG-u? Rynek dalej spada. To jest dokładnie to samo. Mamy te poziomy tutaj bardzo wysoko, przy których byśmy zmienili zdanie, czyli 53,690 to dopiero pierwszy poziom. Pozytywem jest oczywiście to, że ta luka tutaj została zamknięta, ale luki mogą być zamknięte na rynku. Jak widać, ten rynek na razie nie idzie dalej w górę, czyli zamknął lukę.
To jest reakcja naturalna, częsta na rynkach i zawrócił z powrotem dokładnie w miejscu, gdzie tą lukę zamknął. Tutaj nawet MWIG40 patrzymy, nawet ta luka nie została jeszcze zamknięta. Ten ruch jest oczywiście podobny, czyli ruch spadkowy. Tutaj jednym słowem, dopiero jeżeli ta luka zostanie przekroczona, dopiero 3798 nas by interesowało. I teraz oczywiście na giełdzie zawsze są takie osoby, które tak podchodzą bardziej do giełdy. Nie wiem, czy są tutaj wśród nas takie osoby, że bardziej jak do ruletki podchodzą, tak? Czyli no muszę sobie coś tam rzucić kostką, czy jakąś kulkę puścić na ruletce. Więc takie ruletkowe spółki można wybierać i tylko ja bym zalecał na nie patrzeć, wyznaczyć poziom pewien i patrzeć, co one będą robiły. Tak jak gdybym inwestował. Możemy się zabawić w takie inwestowanie bez pieniędzy. I takie inwestowanie pieniędzy bym tutaj mógł wskazać na takich czterech spółkach. To jest Amika. Zobaczcie, że ta Amika jest bardzo, bardzo silna. To jest wzrostowy wykres, jest duża korekta tutaj też zrobiona rynkowo. Ja nawet narysowałem tutaj taki poziom 175. I teraz zobaczcie, że ta spółka ubiła tutaj taki trzy razy poziom. Uderzyła sobie po prostu w niego trzy razy. Nawet wcześniej zresztą też to się działo. I możemy sobie tak zrobić, prawda? Że rzucamy tą naszą kostką. Jeżeli pójdzie w górę, to my wygraliśmy. Jak pójdzie w dół, to przegraliśmy. I ta górna granica tutaj pierwsza, to będzie ten poziom, gdzie normalnie, na normalnym rynku tutaj moglibyśmy na przykład zamknąć połowę pozycji. Także takie typowe granie na wybicie dokładnie poziomu 165. Możemy go sobie tutaj wpisać, żebyśmy się nie nudzili przy każdym spotkaniu z rynkiem polskim, które na razie polega na tym, że nie inwestujemy. To takie spółki sobie możemy wybierać. Druga z nich to jest Ciech. Ciech jest, zobaczcie, bardzo silny. To jest spółka, która ciągle rośnie. Praktycznie można byłoby ją mieć w portfelu. Nie wybiło z tego Ciecha. Tutaj właśnie, tak na tym bardzo dużym ruchu, no bo nie lubię oddawać z rynku takiego ruchu, który ma kilkanaście procent. Czasami się to udaje przeżyć, ale akurat mi się nie udało tym razem. No i tutaj również jest podobna sytuacja, to znaczy jest pewien poziom, nie tylko tutaj maksymalny, ale bardziej nawet już ten, czyli 74 dokładnie. Poziom 74, on tutaj został minimalnie wybity, tak żebyśmy się ustawiali na 74,21. I też możemy sobie coś takiego obstawić. Tak jak mówię, że tutaj raczej mówię o takim wirtualnym podejściu, że obserwujemy sobie spółki, takie ciekawsze, najciekawsze, najsilniejsze. Kruk już jest spółką, którą już obserwujemy, już ten poziom rysowałem wcześniej. I widać jakieś symptomy, że ta biała świeczka jest dla mnie takim symptomem, że coś tutaj ciekawego się dzieje, to jedna rzecz, a druga to taka świeca wolumenowa też oczywiście może być pozytywna, czyli może tutaj być dołączenie większego kapitału. I biała świeca do góry, jeżeli wybijemy ten poziom 178, to możemy patrzeć, co się stanie dalej. I też patrzyliśmy na Orbis, tutaj właściwie wybicie całej tej struktury. Także to są te silne spółki na giełdzie polskiej, których nie polecam oczywiście kupować, żeby to było jasne, bo rynek jest spadkowy. Na rynku spadkowym walczymy niepotrzebnie z rynkiem i jakby działamy kontra temu rynkowi. Żeby nie działać kontra rynkowi, przechodzimy do Stanów, bo tam wprawdzie też rynek spada, ale możemy sobie pozwolić na krótkie pozycje oczywiście. I w Stanach wygląda to tak. Robiłem takie skanowanie spółek, które już nadawały się pod kątem wskaźnikowym do otworzenia pozycji short. Tych spółek znalazło się dosyć sporo, jest dokładnie 80 się tutaj pojawiło. Właściwie nawet nie, widzę nawet, że 144, tak? 144 spółki wytypował komputer. I teraz z nich, ja przypomnę, tylko mamy w tej chwili dokładnie te pozycje, które oglądamy, na które patrzymy, na których już albo zostało wybicie zrealizowane, albo też są to pozycje oczekujące. To jest spółka Oasis. Ta jest akurat oczekująca. Oasis Petroleum. I tym poziomem, który ja narysowałem tutaj jest 7,99. Ja czasami robię taki zabieg, bo zobaczcie, tutaj minimum jest 8,06, nawet 8,04, o ile pamiętam, tak. Na drugiej świeczce jest 8,04. I mamy tylko 4 centy do
poziomu 8.00. Ja zauważyłem to, szczególnie też grając intraday, to zauważyłem bardzo mocno, że jednak te poziomy zerowe są bardziej pewne. One są dużo bardziej trzymane niż poziomy niezerowe. Zerowy poziom to jest taki, który ma zera na końcu, czyli 8.00 dokładnie. Dlatego jeżeli mam do takiego poziomu zerowego 4 centy, mówię tutaj o graniu długoterminowym czy średnio, no to ja sobie wolę ustawić na wybicie już pod tym poziomem, czyli pod tym poziomem 0, dokładnie 7,99. Także ta pozycja by nam oczekiwała. To jest propozycja. NBL to jest pozycja już otwarta i na NBL mieliśmy stop 37,20. Ten stop loss przenosimy właśnie dzisiaj, czyli jeszcze sobie zabezpieczamy tutaj. Mniejszy stop loss, czyli mniej chcemy ryzykować, byłby to dokładnie poziom 35,28, wynikając z tego swingu, czyli 35,27 mamy swing, 35,28 stop loss dla tej pozycji. Bardzo ładnie spadająca spółka, ona sobie raczej chce spadać i powinna dalej spadać. Hewlett Packard było feralne dosyć przesunięcie stop lossa. To jest niestety wada takich rynków bardzo mocno zmiennych. No zobaczcie, że my mieliśmy stop loss w tym miejscu. Dokładnie. I ta świeczka, czyli 28,51, ta świeczka, o ta, tutaj, którą zaznaczyłem teraz, która ma maksimum 28,55, czyli 4 centy wyżej, dokładnie wybijałaby nas z tej pozycji. Także ja mam tą pozycję zamkniętą. Może się zdarzyć tak, że na czyimś portfelu taka pozycja nie zostanie zamknięta. Taka różnica 4 centów daje nam pewne pole manewru, to znaczy związane z tym, że mamy na rynku spread, związane z tym, że to jest poziom zrealizowania jakiejś transakcji, prawda? I to nie musiała być transakcja akurat z naszym zleceniem, więc teoretycznie mogła być taka sytuacja, że ktoś tutaj nie został wybity. Ja akurat jestem wybity, nie ma mnie tutaj. Co to znaczy? No, pozycję otwierałem tutaj, także to jest zysk. Zysk na pierwszej pozycji 1 do 1, który był tutaj, to był ten ruch 7% i drugi zysk na drugiej części pozycji 3%, czyli mamy sumarycznie dwa zyski, sumarycznie ruch ich razem sumaryczny wynosi ponad 10%. Ale pozycja jest zamknięta. Zamknięta jest i tyle. No tak pechowo, bardzo mocno pechowo, bo gdyby nie była, no to jesteśmy ustawieni idealnie, także wybór spółki był ok. No i mamy Qualcomm. Tutaj jest w ogóle sytuacja super, bo 1 do 1 mamy już na obu pozycjach zabezpieczone, czyli stop loss jest już tutaj na dole, 57,44 i ja bym tutaj, no, znając tą sytuację poprzednią, tutaj nie przesunę tego stop lossa. Jeżeli zostanę wybity, no to i tak mam zysk, także będę konserwatywny bardziej tutaj z tym stop lossem. Nie będę go nigdzie przesuwał, niech sobie ta spółka dalej spada. Mówię o Qualcomm. I jeszcze dzisiaj chciałem zwrócić uwagę, bo to są wszystkie już pozycje short, jeszcze chciałem zwrócić uwagę na to, co się dzieje na indeksie ropy, czyli spojrzenie na indeksy. To oczywiście część zostawiam Piotrowi, ale takie długoterminowe spojrzenie. Możemy je zacząć oczywiście od S&P. Bardzo krótko, tutaj nie mamy się nad czym tam specjalnie rozwodzić. Było to wybicie i mamy ruch do góry, jakąś tam korektę tego impulsu i pewną konsolidację. I teraz oczywiście rynek nie wiadomo nigdy, co zrobi, czy wybije tą konsolidację w górę, czy w dół. My jesteśmy w nastroju na pewno spadkowym. Tutaj nie ma żadnej wątpliwości. Jest dokładnie 25,6% spółek rosnących. To jest strasznie mało. Praktycznie nic nie rośnie na tym rynku. Czyli 75% spółek spada w tej chwili. Czyli sentyment jest spadkowy. Ja oczekiwałbym oczywiście ruchu spadkowego. Dalej. No stąd też oczywiście otwieranie krótkich pozycji. Także S&P jest taki, jak widać. Indeksy typu Russell wyglądają w sumie podobnie. Indeksy też małych i średnich spółek. Tutaj mamy Small Cap 600. One zachowują się minimalnie silnie, tak? Czyli jeżeli coś miałoby nam dawać jakąkolwiek nadzieję, no to właśnie te indeksy małych i średnich spółek. To jest 600, tak zwany Small Cap. I tutaj jedyną różnicą, jaką widzę, taką na pierwszy rzut oka, to jest to, że zobaczy, do tego poziomu wybicia, który tu nastąpił z konsolidacji, mówię o tej konsolidacji, tutaj możemy się lekko zbliżyć, ten indeks wrócił. Jeżeli spojrzelibyśmy na S&P, to ten indeks, no, nie wrócił do tego poziomu, bo to był poziom dokładnie ten wybicie.
czyli ten indeks jest słabszy, indeks dużych spółek jest słabszy. Jeżeli małe spółki są silniejsze, to jest raczej pozytywny. Ja nie chcę mówić, że to jest jakiś pozytywny sygnał na rynku w ogóle, no bo to co się dzieje na rynku, jest dla mnie jasne. Tutaj nie ma wątpliwości. On jest rynkiem spadkowym, ale jeżeli naprawdę byśmy chcieli czegoś szukać na siłę, co daje jakąkolwiek nadzieję, no to małe spółki, jeżeli będziemy je obserwować, powinny być pierwsze przed dużymi. Taka jest generalnie zasada, czyli ten mały rynek, ten rynek małych spółek powinien dać nam pierwszy sygnał do ewentualnie odwrócenia się tej spadkowej sytuacji. Także warto też obserwować właśnie te indeksy małych i średnich spółek. Ale właściwie w ogóle nie o tym chciałem mówić. Tutaj bardziej był rzut oka na trendomierz, ale chciałem powiedzieć o tych indeksach głównych surowcowych, które tutaj konkretnie pokazuję na przykładzie ETF-ów. Jest gaz, gaz spada, to jest United States Natural Gas Fund, czyli fundusz ETF inwestujący w gaz, czy spółki powiązane z gazem generalnie, ma odzwierciedlać sytuację na gazie i teraz tutaj sytuacja jest jeszcze niejasna, ale no mamy jakiś rodzaj długotrwałej konsolidacji. Natomiast nie ma tutaj zmiany trendu. Trend jest jeszcze na razie spadkowy. United States Oil to jest dosyć ciekawa sytuacja, bo tutaj widać już, jeżeli klikniemy sobie na volume, widać już, że coś ciekawego się wydarzyło. Tutaj był taki wzrost wolumenu chwilowy, jak widać, i tutaj jest też wzrost wolumenu na dołku. Takie wzrosty no, zawsze dają nam pewną szansę, że ten rynek przynajmniej jakiś czas może porosnąć, a w dodatku jest tutaj taki układ korekcyjny, czyli mamy impuls i taką korektę na właśnie funduszu powiązanym z ropą. No ja bym patrzył na tą ropę, bo ETF-y związane z surowcami, takimi mocnymi surowcami, które no, w długim terminie muszą zacząć rosnąć, myślę, że warto nie tylko nawet obserwować, ale niektórzy nawet je kupują. Ja tutaj trochę powiem szczerze, że zaczerpnąłem z tej taktyki Markusa, czyli lubię sobie takie indeksy co jakiś czas w jakichś malutkich porcjach dokupowywać, kiedy one spadają. Aczkolwiek to nie jest inwestycja taka, która jest podobna do akcji, tak? To nie ma stop lossów, tutaj nie ma poziomu wybić. To jest bardziej długoterminowa strategia, która może trwać wiele lat. Ale w każdym razie interesująca jest ropa, prawda? Ona już ma tak niskie poziomy w tej chwili i tak duży wolumen się pojawia, że no ja od czasu do czasu mówię, że takie ETF-y sobie w małych porcjach dokupuję. Tylko że nie omawiam tutaj jako punkty wejścia na tych naszych spotkaniach, bo ta inwestycja moja może trwać 5 lat. Więc to by trochę nie miało sensu. I NUGT to jest dokładnie też, co kiedyś już pokazywałem. Ja dokładnie to właśnie robię na tym NUGT, czyli co jakiś czas, jeżeli ten indeks spada, to jest indeks, nawet nie indeks, to jest fundusz konkretny. Gold Miners, czyli fundusz, który inwestuje w spółki, które wydobywają złoto, czyli bardzo mocno związany ze złotem. Tutaj też nie pokazuję srebra. Srebra też ostatnio sobie trochę dokupiłem. I tutaj też jest taka dosyć ciekawa sytuacja w tym miejscu, no bo taki wolumen 4 miliony razy 3 dolary, to jest 12 milionów, dosyć interesujący. Jeżeli się taki wolumen pojawia, to zawsze jestem zainteresowany. Także tu jest taka sytuacja, że co jakiś czas jakąś tam bardzo małą sumę sobie wrzucam w taki fundusz i generalnie to jest dla mnie inwestycja, która może się skończyć tylko na dwa sposoby. Albo zejdę do zera i fundusz zbankrutuje, co raczej nie przewiduje takiej sytuacji, albo będą wzrosty, tylko że muszę na nie bardzo długo czekać. I srebro, dokładnie to samo, na srebro też patrzę i srebro też sobie w jakichś tam malutkich ilościach co jakiś czas dokupuję. Ale głównie chciałem zwrócić uwagę tutaj dzisiaj na ropę, że ten impuls był bardzo dynamiczny i bardzo duży wolumen jest na nim. I przy okazji, skoro patrzę na ropę, zobaczcie, że to samo dokładnie się dzieje na spółkach, no wiadomo, że powiązanych z ropą. Exxon Mobil konkretnie i Chevron Corporation, te dwie spółki. Zobaczcie, że one rysują dokładnie to samo, identycznie. Jest ogromny wolumen na spadku, no bo duże pieniądze kupują nie wtedy, kiedy już rośnie, tak jak my, bo my nie mamy innego wyjścia, tylko wtedy, kiedy spada i one kreują odwrócenie
ruchu. I dla mnie jest to sytuacja interesująca na pewno tutaj, czyli na dołku mamy gigantyczną aktywność wolumenu i tutaj korektę. I ja bym nawet sobie, tutaj niekoniecznie kapiałem, ale nawet bym sobie postawił taką linię na poziomie, na tych dwóch spółkach, czyli mamy high 75 i 58, to weźmy sobie 76, już wiemy dlaczego 76, a nie tylko cent wyżej, bo po zerach, tak? I patrzyłbym na to, co się dzieje na tych spółkach, bo one powinny, jeżeli będą wzrosty na ropie, to one, te spółki powinny bardzo mocno to potwierdzać. I druga, CVX, symbol, czyli Chevron Corporation. Dokładnie ta sama sytuacja. I tutaj mamy z kolei maksimum 81,20, czyli 80,21 to byłby poziom, który mnie interesuje na tej spółce powiązanej bardzo mocno z ropą. I oczywiście, co mamy, no to samo dokładnie to samo. Czyli gigantyczny wolumen, no bo tutaj mamy 200 tysięcy akcji, ponad prawie 300 tysięcy akcji razy 70 dolarów, czyli około 200, niecałe 200 milionów dolarów obrotu na jednej sesji. To jest dużo nawet na takie duże spółki. Także zdecydowanie warto obserwować w połączeniu, czyli patrzę na indeks ropy, co on będzie robił. Mogę sobie po 5 dolarów kupować co miesiąc taką ropę. I tutaj patrzę też na spółki, bo spółki dobre będą robiły nam wybicia. Spółki będą robiły nam wybicia. O ile na indeksie wybić nie szukam, bo wybicia nie powinny generalnie dotyczyć indeksów, tam jest zbyt dużo podmiotów, tam jest zbyt duża dynamika, to poziomy generalnie na spółkach to jest coś, na co zdecydowanie patrzę i na co gram. Czyli mamy poziom 80,21 na Chevron i Exxon 76,01. Na wybicie i patrzymy na ropę. Ok, myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o stany, sytuacja jest jasna, spadkowa. Patrzymy sobie na nasze shorty i patrzymy sobie na surowce typu ropa, morze, srebro i złoto. Ok, to ja przekazuję już głos w takim razie Piotrowi. Dziękuję za uwagę. Dobrze, ja w międzyczasie zmieniłem przeglądarkę. Mam nadzieję, że teraz będzie troszeczkę lepiej. Chyba mnie już nawet słyszycie. Próbuję ładować pulpit i zaczynamy o indeksach, które są bardzo ciekawe. I tak jak Paweł wskazał, również surowce są ciekawe. Natomiast tutaj, czy długoterminowo, jeżeli ktoś ma głęboką kieszeń, na pewno. Jeśli chodzi o troszkę węższy termin, no to mogą być jeszcze dwa scenariusze. Sekundka. Jeśli Mirek, Marian pisze, że bierze udział w kursie z konkursami, uważałbym. Jeśli chodzi o konkursy, jeśli większość osób na rynkach jednak nie zarabia, to wystarczy nie zawierać transakcji, żeby być w pierwszej 20, tak? Jeżeli 80% traci. Czyli być może kluczem do sukcesu jest tak naprawdę mniejsza ilość transakcji niż wielka ilość transakcji, które zazwyczaj wykonują wszyscy. I zdecydowanie czekanie na takie ruchy, które będą wyjątkowo dobre. No ja w swojej historii brałem udział w konkursach. W 2010 miałem trzecie miejsce w konkursie to był kontraktach na W20 z trzecim miejscem, 100% pomnożony kapitał w ciągu miesiąca. Natomiast to nie był styl inwestowania, który tak naprawdę jest, który inwestuje się na co dzień, bo to jest raczej przeznaczone dla konkursu, czyli gra taka szybka, dynamiczna. A nie to, co robimy tak naprawdę na co dzień. I w konkursach mieści się ten element zbyt dużej ilości transakcji i zbyt wielu emocji.
Zaczynamy od naszych indeksów, czyli S&P 500. Patrzymy w tym momencie na wykres tygodniowy. I tutaj mamy cały czas aktualną falę 2 or B, czyli taką falę, która jest falą wzrostową po spadku na fali 1 lub A. Ważna rzecz, że trend tygodniowy momentu, przepraszam, jest wzrostowy. Co oznacza, że sytuacja sprzyja wzrostom. I o ile jeszcze tydzień temu mieliśmy możliwość, że cała ta korekta została zakończona, o tyle dziś powiedziałbym, że możliwa jest jeszcze jedna fala wzrostu, czyli pierwsze odbicie było falą A, następnie mieliśmy dość trudną, ale jednak korektę na fali B, a obecnie oczekiwana byłaby wzrostowa fala C. Przypomnę, tygodniowy trend momentu wzrostowy, dzienny wchodzi w strefę wyprzedania, więc za chwilę powinniśmy zobaczyć również sytuację sprzyjającą wzrostowi na S&P 500. Tutaj powstaje tylko pytanie, czy ta falka spadkowa została zakończona. Bo mamy tutaj też drugi wariant na wykresie godzinnym, gdzie korekta byłaby falą czwartą i ruch spadkowy. W obu scenariuszach, czy to jest ten trend, czy to jest ten scenariusz tutaj na wykresie dziennym, gdzie oczekiwany byłby wzrost na fali C, czy tutaj, gdzie po jeszcze jednym teście minimów oczekiwany byłby wzrost, no pewną częścią wspólną dla obu tych scenariuszy jest jednak wzrost. Zagadką pozostaje, czy z obecnych poziomów, tak, bo mieliśmy tutaj ładną falę wzrostu, największą w całej tej sekwencji spadkowej, w całej sekwencji spadkowej, jeśli chodzi o falkę piątą, tak niebieską, wzrost oznaczony jako A był największym. Stąd, gdy on nie przebił minimów oznaczonych jako 3 czarne, powstaje pytanie, czy już z obecnych poziomów będzie możliwy wzrost z zasięgiem na wykresie dziennym, mamy wyznaczony zasięg 2031-2039 i do tego poziomu oczekiwałbym wzrostów, a mamy poziom 1931, 5% wzrostu na S&P, bardzo fajny potencjał i to nadal będzie ruch tak naprawdę no, korekcyjny w stosunku do spadków, które miały miejsce w sierpniu. Kwestia tylko właśnie z których poziomów. Można by grać w górę, natomiast obrona nie mogłaby następować na ostatnich minimach, tylko na minimach z sierpnia, czyli na tych dużych minimach oznaczonych na wykresie godzinnym jako 3. I o ile w zeszłym tygodniu wspominałem, że S&P 500 był trudnym instrumentem, tak coraz bardziej przekonuje się tutaj do wzrostu. Ryzyko jest takie, że minimum oznaczone jako 3 czarne może być jeszcze przetestowane w ramach fali 5 w fali 5 niebieskiej. Tak? I dopiero wtedy nastąpi ruch wzrostowy. Dlatego, jeżeli ktoś chce grać na wzrosty, wspominam o tym, aby nie bronić się na poziomie minimum fali 3. Niestety problem jest taki, że ten stop będzie wówczas dość duży. Zdecydowanie lepiej wyglądają indeksy europejskie i tutaj już od pewnego czasu, jeśli widzieliście, ja jestem taki zdecydowanie byczo nastawiony, rzekłbym. Trochę nam się zniekształca wykres po tych zbliżeniach, oddaleniach. Niemniej clue jest takie, że tutaj poziom 3080 nadal się broni. A jeżeli nadal się broni, czyli to jest ten szczyt, to ten szczyt może być falą pierwszą, a więc dołek obecny oznaczony jako na poziomie 3080 może być falą czwartą, zieloną, przed wzrostem na fali piątej. W tym kontekście obecna struktura no dość klarownie wręcz rozpisywana jako 1 lub A, duże 2 lub B czarne i pięciofalowy spadek na fali 3 lub C z oczekiwaniem ruchu wzrostowego, z oczekiwaniem zwrotu. Zauważmy, że na tygodniowym trendzie momentum wychodzi on
ze strefy wyprzedania tutaj delikatnie w górę. Na wykresie tygodziennym jest w strefie wyprzedania, również wychodzi w górę. Stąd również powstaje pytanie, znaczy inaczej, dołek jest bardzo prawdopodobny. I teraz tylko powstaje pytanie, czy on już był, czy jeszcze będziemy widzieć jedno testowanie. Jeśli popatrzymy na tą strukturę falek, no to brakuje nam tutaj jeszcze jednej falki, piątej niebieskiej. W tej piątej niebieskiej mamy pięć podfal oznaczonych czarnymi symbolami. 1, 2, ostatnie minimum to jest 3. Obecnie rysowana byłaby falka czwarta, więc tutaj możemy zobaczyć jakąś konsolidację na początku tygodnia, naruszenie minimów być może wtorek, środa i następnie ruch w górę. To naruszenie minimów byłoby, kończyłoby tak naprawdę spadki z oczekiwaniem wzrostów. Przypomnę, że od maja właśnie mówiliśmy o tym, właściwie tak, w maju był webinar, w maju była, pod koniec maja była konferencja Wall Street. Tam padały teorie takie, że wrzesień ma być bardzo, że tak powiem, wrzesień był wskazywany na jako Armagedon albo coś takiego bardzo, bardzo strasznego. Tak? Na fali tych wizji a wstrzymywałem się w jakiś sposób przed ostatecznymi interpretacjami, natomiast wówczas w maju było jasno wskazane, że we wrześniu będziemy mieli dołek. Ten dołek, z jednej strony dynamika spadku nastąpiła pod koniec sierpnia, z drugiej strony ten dołek tutaj no już jest taki bezsilny, tak? Więc wrzesień upłynął nam tak naprawdę na ruchu bez dynamiki, bez jakiejś siły. Stąd po 4 miesiącach tak naprawdę korekty spadkowej byłbym zdania, że powinniśmy zobaczyć wzrosty. To mogą być wzrosty miesięczne, ale mogą być wzrosty 3-miesięczne, na przykład do końca roku. Zobaczymy, jak będzie realizowany tak naprawdę wzrost. Niemniej, tak jak pod koniec maja wspominałem o tym, że czekają nas spadki, tak dziś będę mówił, że kończymy tutaj spadki i czekają nas wzrosty. Dziś ciężko powiedzieć, jaka będzie dynamika tych wzrostów i jakie będą ich zasięgi, niemniej mogą być nawet potężne, bo jeżeli popatrzymy sobie właśnie na wykres dzienny, przepraszam, tygodniowy Eurostoxa, w którym być może powinna się pojawić fala piąta, no to mamy wyjście powyżej poprzedniego szczytu. Również DAX robi ruch 1 lub A, 2 lub B, 3 lub C. Wyjście w górę na DAX-ie jest jeszcze większy potencjał, jeśli chodzi o wzrosty, bo tutaj albo fala piąta została skończona, tak, piątka zielona, albo ten ruch z czwórki zielonej do szczytu jest falą pierwszą w fali piątej, więc tutaj ten wzrost może nam się jeszcze rozbudować, być może do jakiegoś na przykład klina kończącego. Natomiast to znowu wiąże się z atakiem na nowe szczyty, czyli znowu powtórzę, po 4 miesiącach spadków, tutaj na DAX-ie one się zaczęły kiedy? W kwietniu, czyli nawet szybciej, bo to jest ponad 5 miesięcy spadków, powinniśmy zobaczyć próbę ruchu w górę. A ta próba ruchu w górę może ostatecznie zakończyć się atakiem na szczyt, zależy od tego, jaką dynamikę osiągniemy. I co ważne, tygodniowy znowu w strefie wyprzedania. Dzienny ze strefy wyprzedania wychodzi w górę i DAX tutaj wydaje się najmocniejszym z tych instrumentów, bo mamy znowu mamy ruch 1 lub A, 2 lub B, 3 lub C i w tym ruchu 3 lub C mamy 5 falek niebieskich. Ta piątka w tym momencie byłaby kończona, mamy koniec struktury spadkowej, przynajmniej w krótkim, średnim terminie. No i to co było pisane w piątek, że można było już grać na wzrosty albo w oparciu trening one bar high po ostatnim zwrocie oscylatora notowania otworzyły się luką lub po wybiciu szczytu podfalki czwartej, no i z obroną już na tych minimach, to jest okazja do gry na wzrosty. Teraz rynek delikatnie się cofa, jeżeli on nie wybije tych minimów oznaczonych jako 5, to tutaj trzeba będzie grać na wzrost. Być może znowu w oparciu trening one bar high, a być może po wybiciu piątkowych
maksimów. Także na DAX-ie ja bym tu już szukał okazji do grania na wzrosty. WIG20 na tygodniu, no to tutaj jest, nie widać nic, rzekłbym, ciekawego. Natomiast na wykresie dziennym mamy oczekiwanie rozrysowania ruchu znowu 1 lub A, 2 lub B, 3 lub C. Niemniej fala wzrostu poszła nam do góry, skorygowała, nie wybijając minimów, DTOSC w strefie wyprzedania i znowu oczekiwanie kolejnej fali w górę, podobnej do tej 1 lub A. Jeżeli właśnie porównamy sobie te fale między sobą, dołożymy zniesienie całego tego spadku widocznego na wykresie, no to osiągamy poziom 2253, 150 punktów wyżej. Stąd bardzo ciekawie robi się również na WIG-u 20, zwłaszcza, że on tutaj testował te poziomy wokół 2099, najpierw je naruszył, później w piątek już otworzył się powyżej, utrzymał. Więc jeżeli znowu nie będzie wybicia minimów z czwartku, byłbym zdania, że trzeba szukać znowu okazji do grania również na WIG-u 20. Tak więc praktycznie wszystkie europejskie indeksy, które analizujemy, są w bardzo ładnej pozycji. Z S&P tam jeszcze są pewne wątpliwości, natomiast Europa wydaje się dość ładnie i mocno wzrostowa. Jeżeli tylko kolejne jakieś informacje schodziłyby na przykład z poszerzenia QE europejskiego, no to będzie świetne paliwo do wzrostu. Być może też warto by popatrzeć w kalendarz, kiedy mają się pojawić jakieś spotkania czy też konferencje EBC. Tak więc indeksy, jak wspominałem, bardzo, bardzo ciekawe. Popatrzmy na indeks CRB i surowce, bo one tutaj są również niezmiernie ciekawe. Wykres tygodniowy pokazuje nam pewien ruch boczny, natomiast ten ruch boczny powinien nam się tutaj kończyć z oczekiwaniem ruchu wzrostowego. W krótkim terminie na surowcach powinniśmy mieć, przynajmniej na niektórych, jeszcze okazję do zarabiania na wzrost. Być może potrwa to 3 dni, być może tydzień, a być może troszeczkę dłużej. Ostatnia fala była dość szybka, jeśli chodzi o wzrosty, tutaj oznaczona jako A. Długa konsolidacja jako B. I teraz powinniśmy zobaczyć falkę C w fali czwartej przed jeszcze jednym nowym minimum. No i z zasady tak powinno być. Natomiast ja zawsze, że tak powiem, z osobami, które są na pewnym troszeczkę wyższym poziomie, na przykład w ramach globalnego systemu inwestowania, rozmawiam o tym, żeby budować scenariusze alternatywne. I tutaj takim scenariuszem alternatywnym jest to, że ta fala C wzrostowa może zawsze nam się przemienić w falę trzecią. Czyli być może powinna się wtedy wygenerować dość ładna fala wzrostowa na surowcach. Więc w krótkim terminie nie lekceważyłbym tego elementu. Dopiero jeżeli rynek straci power przy poziomach 204-206, no to wtedy będzie można mówić, że to jest fala C i faktycznie zawracamy na minima. Plus jest taki, że to jest około 5% potencjału wzrostowego, jeśli chodzi o surowce, więc no, trzeba to wykorzystać, zwłaszcza, że przez ostatni czas rynek nie dawał praktycznie, no, cały wrzesień praktycznie nie dawał na surowcach okazji do grania, więc jeżeli mamy tutaj falkę C, a ze struktur korekcyjnych fale C są bardzo fajne do grania, bo one są czytelne i wiemy, czego się spodziewać, tak jak tutaj. Spodziewamy się ruchu do 204-206 w układzie ABC, korekta prosta, czytelne, łatwe, tylko wykorzystać. No i które surowce pod tym względem byłyby ciekawe? No, złoto ciągle w grze, DTOSC ten szybszy zawraca nam w górę, tutaj na wykresie wolniejszy, cały czas wzrostowy, na wykresie dziennym mamy tutaj oczekiwanie ruchu do przynajmniej poziomu 1190 na zasadzie równości fal, czyli fali 1 lub A z falą 3 lub C. I tutaj wewnątrz, jeżeli byśmy się przyjrzeli tej strukturze, no to tutaj powinna nam się budować jakaś piątka wzrostowa. No, zależy jaka dynamika, no to też będzie można później popatrzeć na wzrosty i ich zasięgi. Na razie trend momentum dzienny zawrócił nam w górę.
Więc no, jak najbardziej potencjał do wzrostu na złocie nadal jest. Chwilowo, tak jak mamy tutaj zaznaczone na wykresie godzinnym, być może wystąpi korekta na fali drugiej, ten, gdzie zeszła fala A, podbicie na fali B, zejście na fali C i ruch w górę. No tutaj mamy ładny impuls zrobiony pięciofalowy, więc taka większa korekta nie będzie tutaj niczym dziwnym. Więc złoto jak najbardziej fajne. Od pewnego czasu też ziarenka były fajne. Przepraszam, miedź jest brzydka, więc nie będę jej pokazywał. Ale ropą możemy się zainteresować. Jedyny problem to jest to, że oscylator tygodniowy jest w strefie wykupienia i to troszeczkę powinno hamować apetyty wzrostowe. A jeżeli gra na wzrost, to no, być może bardziej ostrożna niż zazwyczaj. Znowu, praktycznie cały wrzesień korekta w ruchu bocznym. No i oczekiwanie podbicia w górę na fali trzeciej. Tutaj jeszcze trend momentum spadkowy. Być może powinien wybić się w górę. Popatrzmy, tutaj zbudował się fajny taki trójkąt, klin boczny, jako korekta złożona. Ja go nie oznaczam jako ABCDE, bardziej oznaczyłbym go właśnie jako WXY z oczekiwaniem wyjścia w górę. No, dla oznaczenia WXY nie pasuje mi ten spadek tutaj, który jest pięciofalowy, tak? Raczej w klinach ruchy są trzyfalowe. W każdym bądź razie, to już taki jest drobny szczegół, w każdym bądź razie ta struktura, którą tutaj oznaczyłem jako WXY, no ona powinna dobiegać końca i ropa powinna wybijać się z tego klina górą, no i wyrysować ruch podobny do poprzedniego. Więc możemy sobie spróbować zmierzyć. 55 dolarów za baryłkę. Obecnie 45, no 20%, fajny potencjał, jeśli chodzi o ruch wzrostowy na ropie. Jeżeli rynek byłby silny, to tam najbardziej mógłby dojść stąd. Nie bez sensu byłoby zagranie w oparciu o trailing one high, czyli po zmianie oscylatora na wzrostowy, bo tu już może nam się rysować jakiś impulsik wzrostowy, więc wybicie w górę jak najbardziej możliwe. Gaz na razie bez werwy, więc odpuśćmy go sobie. Bardzo ciekawa jest pszenica i kukurydza, ale wcześniej może kawa. Bo na kawie mamy zakończenie spadku na fali trzeciej zielonej. Mamy falę pierwszą zieloną, falę drugą zieloną. W fali trzeciej widzimy pięć falek niebieskich i ta trójka zielona się zakończyła. Na czwórce powinniśmy zobaczyć podbicie z zasięgiem jakieś 135 dolarów, jeśli pamiętam. Trend momentum DTOSC. Trend momentum DTOSC wzrostowy, więc powinniśmy zobaczyć, czyli kawa, czas na odbicie na fali czwartej zielonej w ślad za zmieniającym się trendem momentum tygodniowym. Na wykresie dziennym mamy tutaj ładną proporcję właśnie do 135 dolarów. To jest równość w stosunku do fali czwartej, w stosunku do fali drugiej. Plus zniesienie wewnętrzne 38,2, jeśli dobrze pamiętam. Lub 23,6. No, niemniej mamy tutaj potencjał, jeśli chodzi o podbicie na kawie, więc ten trend spadkowy po ostatnim tygodniu możemy śmiało powiedzieć, że przynajmniej na chwilę został zatrzymany. I teraz dwa bardzo ciekawe instrumenty, to jest pszenica i kukurydza. Na pszenicy gramy chyba od pewnego czasu, już jakieś dwa tygodnie temu pszenica była wskazywana jako ta ciekawa do gry. Trend momentum nadal wzrostowy na pszenicy. Tutaj potencjał jeszcze troszeczkę tego ruchu jest. Natomiast, czy potencjał mniej więcej do poziomu 520, jakieś 2% jeszcze jest do zrobienia. A jeśli dobrze pamiętam, to wskazana pszenica była dość wcześnie, w piątek nadal kontynuowała wzrosty. Natomiast zwróćmy tutaj uwagę na jedną rzecz, zauważcie. To, co tutaj wskazuje, możemy mieć falkę tak naprawdę pierwszą, falkę drugą i falkę trzecią. I dopiero tutaj
jako taki ruch trzyfalowy. W klinach fale mają układy trzech fal. Jeżeli popatrzycie tutaj na jedynkę, ona tutaj też miała wyraźny układ trzech fal. Jeśli popatrzymy sobie na trójkę niebieską, ona również miała tutaj układ trzech fal. Jeśli chodzi o piątkę, no na siłę tutaj troszeczkę myślę, że zaznaczyłem ten układ trzech fal w fali piątej, natomiast nie było wybicia poprzedniego minimum. I to troszeczkę mi przeszkadza w oczekiwaniu już bardzo dużego wzrostu. Niemniej ważne będzie zachowanie na poziomie 520. Dojście tam, będziemy obserwować, czy rynek traci siłę, czy jednak jest impet i przebicie w górę. Na razie gramy na wzrosty, a na tym poziomie 520 trzeba będzie być może wziąć zyski i poczekać właśnie na to, że nastąpi jeszcze test minimów i dopiero wówczas pszenica ustanowi no, średnioterminowe minimum, a właściwie to kilkuletnie minimum, bo to jest struktura tak naprawdę duża, odrysowana od 2008 roku, więc jesteśmy w dość ciekawym miejscu, jeśli chodzi o pszenicę. I po tym minimum, i tak naprawdę teraz rozważamy, czy grać pszenicę na następny rok, dwa, trzy na wzrosty, bo tak naprawdę to jest takiej skali minimum. No ale my musimy obserwować, tak, operować z dnia na dzień, więc no, nie sądzę, żeby ktoś mógł sobie pozwolić na to, aby utrzymać pozycję z tych poziomów no, i ustawić SL na totalnych minimach, bo on jest zbyt daleko. Tak? To jest 10% ceny, a na Forexie to jest niewyobrażalny zakres, ale też duże pieniądze do zarobienia. Clue jest takie, że po ruchu A, B, C tam trzeba wziąć zyski na poziomie jakieś 520 i poczekać, popatrzeć, co się będzie działo, lub wziąć zyski z jednej pozycji, a drugą zastopować na dnie oznaczonym jako B. Wówczas, jeżeli rynek ruszy w górę i dojdzie do poziomu 530, 540, 550, mamy jedną jednostkę, a jeżeli zawróci w dół, no to wybije nam tą jednostkę w pobliżu fali B. Zakładam, że to jest też poziom, gdzie część z Was brała pozycję, więc strata wówczas nie byłaby wygenerowana, a później pojawiłaby się po prostu okazja z niższych poziomów. No to też jest jakiś pomysł w Zdzisławie. Dobra, a tutaj jeszcze mamy pszenicę w takim bliższym ujęciu, czyli wzrost jako W trzyfalowe, spadek jako X i znowu trzyfalowe Y jako A, B, C, zasięgiem właśnie 520-521. I dla pozycji branych na wzrosty już na ostatnich minimach można ustawiać obrony, a tutaj patrzeć, co się będzie działo i być może tutaj dopiero brać zyski. Podciąganie stopy bardzo, bardzo blisko. Na koniec jeszcze kukurydza. Na kukurydzy również ciekawe zachowanie. Jeżeli popatrzycie, mamy tutaj układ pięciu falek spadkowych, gdzie brakuje nam piątej falki zielonej. Natomiast to jest taka piąta fala zielona rysowana w perspektywie miesięcy, gdzie dopiero zakończony byłby spadek. Czyli tutaj na kukurydzy, no i teraz odnosząc się do pszenicy, też przydałoby się nowe minimum. Tak? Odnosząc się do indeksu CRB, po chwilowym wzroście, jeżeli pamiętacie, od czego zaczynaliśmy na CRB, że powinniśmy zobaczyć wzrost na fali czwartej i jeszcze jeden test minimów. Tak samo jest na kukurydzy. No tutaj możemy sobie spróbować zrobić analizę. Mamy tak, falę pierwszą, a tutaj robiona byłaby fala druga, czyli wykres dzienny. Fala pierwsza, a tutaj szukamy końca fali drugiej. No jak go szukamy? Patrzymy na zniesienia i na proporcje pomiędzy falami. A oznaczmy sobie to jako fali drugiej fale. Fala A, fala B. I tutaj powinniśmy mieć falę C. Jeśli tutaj była falka A,
szukamy gdzieś, gdzie nam się nakładają te proporcje między sobą, no to jest to albo ten szczyt, który już był narysowany. Tutaj mamy zniesienie 50% i wydłużenie 1,272. No albo 1,618. Czyli nie mamy jakiegoś super poziomu, jeśli chodzi o, koncentrację poziomu piwo, bo to wychodzi nam poziom 401 do 395. Niemniej tutaj na kukurydzy, a analizuję kukurydzę, ponieważ w piątek część osób dostało zalecenie, żeby spróbować, co się tu dzieje i zagrać na wzrost. Może inne oznaczenie. To na kukurydzy mamy oczekiwanie wyjścia na nowy szczyt i wtedy znowu możliwy byłby spadek na falce trzeciej. Stąd. Jakby to jest ta kwintesencja tego, czego oczekuję na surowce, czyli początkowo jeszcze wzrostu po to, żeby później nastąpił jeszcze testowanie minimów. Na godzinnym wykresie mamy to rozpisane bardziej szczegółowo. Falka A, falka B, w takim układzie znowu A, B, C. No i tutaj fali C 5 podfal. Dlaczego mówię o. Mówiłem w piątek o kukurydzy. No niestety część osób tego nie widziała, ale tutaj był dość ładny taki, ładna korekta. Więc mamy znowu fali piątej, falę pierwszą, drugą, tutaj gdzieś się trzecia rysuje, czwarta, piąta. Naruszenie szczytów, jak widzieliśmy, powinno delikatnie kończyć te wzrosty, czyli wejście gdzieś pod 395 to jest obszar, żeby brać zyski z kukurydzy i być może przestawiać się właśnie na spadki. Czyli podsumowując surowce, troszkę się od nich tutaj przy nich rozgadałem, niemniej no, i na soi. Przepraszam, i na kukurydzy, i na pszenicy do tej pory, i na ropie, i na złocie mamy oczekiwania wzrostowe, ale wzrostowe w takim terminie nawet nie średnim, ale krótkim. I być może już w połowie tego tygodnia będzie trzeba się przestawiać na jakieś kierunki spadkowe. Stąd też krótka gra na wzrosty, następnie szukamy okazji, żeby jeszcze raz zagrać na ostatnią falkę w dół. Przypomnę jednak, piąte fale bywają falami trudnymi i w piątych falach nie ryzykuje się tyle samo kapitału, co na przykład w fali trzeciej, co wynika z pewnych doświadczeń, ale też ze samej strategii gry. Ok. Tak więc z kukurydzą kończymy nasze omówienie rynków. Pytanie, czy macie pytania? Dobrze, czyli co? Dzisiaj ładnie odprawa potrwała nam 1,5 godzinki. A w poniedziałek przyszły widzimy się. Mam nadzieję, że z częścią z Was zobaczę się jeszcze w weekend, bo mamy, prawda, konferencję w Warszawie i w Krakowie Markusa. No i mam nadzieję, że uda się normalnie wystartować w poniedziałek o poranku po ciężkim weekendzie, no ale żadnych komplikacji nie przewiduję, poza technicznymi, tak? No ale z tym będziemy sobie powoli radzić. Dobra, dziękuję wszystkim za udział, no i do zobaczenia, do usłyszenia.